Dzień dobry, Tomku. Dobry, Marka. 3 maja dzisiaj. No właśnie. To oczywiście przede wszystkim święto, święto Konstytucji, ale też inna bardzo ważna rocznica. Dziś rocznica śmierci Wojtka Bellona. Zgadza się. W 1985 roku, 35 lat temu, odszedł w wieku 33 lat Wojciech Bellon. Odszedł bardzo młodo. Nie miałem go okazji poznać osobiście. To jest jeden z tych artystów, z którym się właściwie minąłem, aczkolwiek mogę powiedzieć, że znam go jak mało kogo. Po prostu jego twórczość, jego wiersze, jego piosenki towarzyszyły mi właściwie od momentu, kiedy zacząłem wędrować po górach. Zresztą towarzyszyły i towarzyszą nam do dzisiaj, wszystkim nam, wędrowcom, nam, ludziom, którzy odwiedzają schroniska, szlaki turystyczne. No nie da się właściwie nie usłyszeć tam pieśni Wojtka Bellona cały czas, od 35 lat, a nawet dłużej, bo przecież zaczął je wymyślać trochę wcześniej.